Hej, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym, czwartym dniu naszej rumuńskiej wyprawy. Natomiast problem jest następujący. Zniszczyłem wczoraj kabel od mikrofonu. Z kasku do GoPro. I będzie lipa z dźwiękiem nagrywanym, więc musimy sobie radzić jakoś inaczej. Będę improwizował na pewno, bo zapasowy kabel oczywiście, znaczy zapasowy mikrofon został standardowo w domu. Pomyślałem o wszystkim, ale nie o mikrofonie. W dniu dzisiejszym jedziemy, jak się pewnie niektórzy już domyśleli, na Transfogarską. Także będzie więcej widoków niż gadania, myślę. W razie czego będę dogrywał jakieś audio jeszcze w postprodukcji. Trasę Transfogarską będziemy robić od góry, to jest od strony Braszowa. Z noclegu, który znajdował się w miejscowości Dragus, do początku trasy transfogarskiej mieliśmy zaledwie 20 km, więc byliśmy prawie że zaraz na miejscu. Przy rondzie, na którym znajduje się wjazd na Transfogarską, jest Lukoil, także bez problemu możecie sobie zatankować na samym wjeździe na tą trasę. Ja sobie podjechałem tam i zatankowałem do pełna, także nie miałem już potem problemu z paliwem. W tym miejscu, zjeżdżając z ronda, tym wyjazdem zaczynamy trasę transfogarską. Trochę więcej o moich odczuciach na temat tej trasy powiem już pod koniec tego filmu, a na razie zapraszam Was na oglądanie pięknych widoków. Pierwsza część tej trasy wygląda tak, jak tutaj widzicie na wideo. Jest dużo drzew, które zasłaniają mimo wszystko. Widzicie tam jakieś fajne widoki, mimo że wspinamy się coraz wyżej. Zakręty też są coraz częstsze, coraz ostrzejsze. Jednakże w tym momencie jeszcze tych widoków tak naprawdę nie ma. Po wyjechaniu z lasu pojawiają się pierwsze jakieś ciekawe widoki. Tu na miejscu akurat spotkaliśmy też motocyklistów z Węgier bodajże. Zrobiliśmy sobie parę zdjęć i pojechaliśmy dalej. W tym miejscu moim zdaniem zaczyna się najpiękniejszy fragment całej trasy transfogarskiej. No nie licząc może ewentualnie tego punktu ze szczytu, gdzie widać całą tą spiralę dróg. Jedną z najpaskudniejszych rzeczy, która występuje na trasie transfogarskiej, są to porzucone, stare, paskudne samochody oklejone jakimiś napisami. I nie wiem dlaczego władze Rumunii czegoś z tym nie zrobią, żeby tych samochodów się stamtąd pozbyć.
Pod szczytem zaczął się korek, coraz więcej samochodów, było coraz ciaśniej, bo samochody zaczęły parkować po jednej i po drugiej stronie. Z góry samochody zjeżdżające, tutaj pod górę korek, także też wymijać też nie było do końca jak. Natomiast pod uwagę trzeba wziąć, że my byliśmy w niedzielę, więc na pewno ten ruch w weekend jest tam o wiele większy niż na tygodniu. Za te korki odpowiadają mimo wszystko parkingi na szczycie w okolicach jeziora Balea, ponieważ były one już zapełnione, nie było miejsc na kolejne samochody, a kolejni turyści chcieli znaleźć miejsce dla siebie i zaparkować, żeby móc sobie pozwiedzać. My natomiast się przecisnęliśmy jakoś, przejechaliśmy przez tunel i zostawiliśmy motocykl po drugiej stronie tunelu. Idziemy teraz tunelem w stronę jeziora Bale. Jak się nazywało to jezioro? Balea, jezioro Balea. To jest na najwyżej położonym punkcie na Transpogarskiej. A idziemy tunelem, nie da się nic powiedzieć. Idziemy tym tunelem, ponieważ tam na drugim końcu jest straszny tłok, parkingi pękają w szwach, korki się robią. Zresztą widzieliście, jak w tamtą stronę jechaliśmy. My tak końcowo musieliśmy się wrócić, bo ja byłem przekonany, że ta trasa transfogarska przez te góry to ma z 90 km, a tu się okazuje, że przez same góry to jest może ich z 30, a tak to większość to jest las. Także wracamy się, bo okazuje się, że to miejsce, które pominęliśmy, to jest w zasadzie największa atrakcja. A jak widzicie, jeszcze nie doszliśmy do końca tunelu, a już się korek robi. I tego właśnie chciałem uniknąć, bo motorem, wiadomo, przecisnęlibyście się, przejechalibyście, gdzieś tam byście się potem wcisnęli, ale ja, szczerze powiedziawszy, nie chcę się tracić czasu na takie męczenie się, szarpanie się. Tym tunelem, nie wiem, już widzę wyjście, a szliśmy niecałe 10 minut, myślę. Byliśmy tu z niem z godzinę, może niecałą nawet temu i świeciło piękne słońce, a teraz już mgła. Teraz na Transfogarskiej, na punkcie widokowym na całą tą drogę. Zobaczcie, teraz w tym tunelu to już jest w ogóle masakra. W sensie ten korek się zaczynał gdzieś pod koniec, od tamtej strony, a teraz...
Także no, zależy, nie, jak wolicie to. Przejście tunelem jest około 10 minut drogi. Motocyklem, jak sobie przemienić ten korek, no to też tam się gdzieś wciśniecie. No tam dalej ja nie wiedziałem, tam można wjechać w głąb, to jeziorko. I tam sobie miejsce pewnie jakieś znajdziecie, bo tam nawet przy tym tłoku dzisiejszym jakieś tam miejsca były. Tunel się kończy, a korek nadal jest. Oj, korek się kończy zaraz za tunelem. Z tego co widzę. Tak, tam jest koniec korka. A zaraz wam pokażę, gdzie ja zaparkowałem. I uważam, że to nie jest tak mimo wszystko najlepsze miejsce. Można było zaparkować tu. Czekam na wele. A ja zaparkowałem o tam. Nie wiem, czy już widać. Chciałbym w miarę szybko się dostać do tego motocykla, zanim ten korek się jeszcze bardziej powiększy. No i motocykl zostawiliśmy, przeszliśmy, wracamy, stoi jak stał. I myślę, że to był bardzo dobry pomysł. Transbugarska jest trasą na pewno piękną i zdecydowanie wartą odwiedzenia, jednakże mnie osobiście lekko rozczarowała z tego względu, że spodziewałem się o wiele dłuższej trasy i troszkę bardziej prowadzącej przez góry, a tutaj w praktyce mamy tak naprawdę jeden podjazd pod jeden szczyt, tam mamy całe, powiedzmy, skupisko ludzi, największa atrakcja tej trasy. A potem już sobie pomalutku zjeżdżamy z góry, no i po chwili wjeżdżamy do lasu i jedziemy już dalej praktycznie samym lasem. Niewątpliwą atrakcją leśnego odcinka transbogarskiej są misie. Można je spotkać nawet w bardzo zatłoczony dzień, tak jak my byliśmy w niedzielę, było dużo ludzi, dużo samochodów, a i tak spotkaliśmy 10 niedźwiedzi. Po lewej stronie stoi motocyklista z Polski, z którym co trochę mijaliśmy się na Transfogarskiej. Końcowo spotkaliśmy się osobiście w Lidlu. Jeżeli to jakimś cudem oglądasz, to pozdrawiamy. Transfogarskiej udaliśmy się na nocleg, który mieliśmy w miejscowości Chorezu. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym dniu.